Filip, konkretne pytanie. Jak ty zareagowałeś, jak dowiedziałeś się, że jest propozycja poprowadzenia programu Pytanie na Śniadanie z panią Kasią Dowbor? Człowieku, to parę dni zajęło, zanim wróciłem do tego, żeby w ogóle myśleć. Wiesz, ogromny zaszczyt tak naprawdę, plus, nie oszukujmy się, ogromny sprawdzian, bo byłoby mi łatwiej. Niewiele osób w kraju chyba, pewnie na palcach dwóch rąk można policzyć osoby, które by się tym nie stresowały. Nie mówiąc nic, myślę, żeby tak samo byś był zestresowany, bo to poza normalną pracą, która jest taką, którą musisz wykonać, masz przy sobie kogoś, który wie, jak to robić 600 razy lepiej. No i wiesz, no nie spałem 3 dni, później już spałem i było git. A jak pani Kasia wspiera cię, bo jej doświadczenie jest trochę większe niż twoje? Czy istnieją jakieś rady, porady, jakoś się dogrywaliście? Mieliście jakieś dni próbne? Wydaje mi się właśnie, że to słowo, które ująłeś jako doświadczenie, polega na tym, że Kasia, ja mam takie wrażenie, traktuje mnie na równi. Jakby jesteśmy dwójką prowadzących, ja mam takie poczucie, że nie zostanę na lodzie, że oczywiście, jeżeli pytasz, to rady trafiają się jakieś, jeżeli ich potrzebuję. Ja to określam, że Kasia daje rady i daje radę, bo nie dość, że jest super partnerką i mogę się czuć z tak wielką ikoną na równi i prowadzimy razem, plus zawsze wiem, że ona wie, co zrobić i zawsze mam jakby ten poziom, ja to nazywam pilota w tym rajdzie i ona jest kierowcą, wiem, że zawsze dowieziemy dzięki niej, no bo nie oszukujmy się, Katarzyna Dowbor nawet jak siedzi, to robi to kozacko, nie? Więc ja jestem po prostu ululany i tą przyjemnością ubujany nawet. Widzowie uwielbiają komentować, uwielbiają krytykować. Co sądzisz o tej całej krytyce, która na was spadła? Że jesteście niedobrani, że to jednak nie ten duet, który był kiedyś? Stary, komentarze są od tego, żeby ludzie pisali. Wierzę, że jesteśmy dobrani, bo my czujemy się, ja mogę powiedzieć za mnie, ja się czuję z Kasią okej, myślę, że Kasia też, a że każdy ma jakiś inny odbiór, no to ma prawo o tym opisać, od tego mamy internet i niech ludzie piszą. Jeżeli im się podoba, to super, jeśli im się nie podoba, no to jest mi bardzo przykro. Robię wszystko, żeby było więcej tym, którym się będzie podobać. Staram się jak cholera każdego dnia, żeby to było jak najbardziej przyjemne dla wszystkich, no bo to o to chodzi, żeby wszyscy się dobrze bawili i myślę, że Kasia ma dokładnie tak samo. Co więcej, ja bardzo lubię podkreślać, że pytanie na śniadanie od samego dołu, czy od ludzi, którzy zajmują się rzeczami, których nie widać, po samą górę jesteśmy jednym teamem i to jest niespotykane. I to jest chyba ważne, co jest we mnie, że się ogromnie jaram tym, jaka to jest drużyna. Słowo drużyna tu bardzo pasuje i wśród prowadzących, i wśród redakcji, stary. Tam jest całość i to jest coś, co ja przeżywam i naprawdę dziś zresztą miałem pytanie na śniadanie i uwierz mi, jestem totalnie naćpany radością, którą przeżywam będąc w tym programie. Mam do ciebie ostatnie pytanie. Jakie macie prywatne relacje z panią Kasią? Czy to przeszło z pracy do prywaty, czy jednak nie? Bardzo ciężko, nie wiem jak to określić. Czy my się prywatnie lubimy? Wierzę, że tak. Czy udało nam się spotkać prywatnie, żeby zjeść razem obiad? Tak. Czy ja czuję, że to jest mój ziomal? Tak, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo pewnie mógłbym sprawić nieprzyjemność, bo to jest jednak Katarzyna Dowbor. Ale sobie pozwalam na to wjechać. Mam nadzieję, że tego nikomu nie powiecie. Ja czuję, że to jest moja wspaniała ziomalka i czuję się przy niej bardzo luźno. I co najważniejsze, albo najciekawsze, co zaskakuje mnie i myślę, że świat byłby zaskoczony, gdyby wiedział, że ona jest totalnie wyluzowana. To jest w ogóle najbardziej zaskakujące. Nie, że podejrzewałem, że jest sztywna, ale powiem ci, że luz Katarzyny Dowbor połączony z tym profesjonalizmem jest takim sztosem, że to jest w ogóle boom. Dobra, czyli gdzieś tam ta relacja prywatna się buduje, bo bardziej z Maćkiem, a teraz z panią Kasią. Miejmy nadzieję, że się buduje, pracujemy dosyć krótko, ale czuję, że mam, znaczy ja jej bardzo ufam, ona mi ufa, myślę, że na stopie prywatnej myślimy bardzo podobnie, podobnie podchodzimy do pracy, więc trudno się nie lubić, tym bardziej, że jak wspomniałem, jedziemy w jednej drużynie, gramy w ten mecz. Super, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.